Ironia. Znowu dzielnica świętego Olmsa. Coś złodzieje. Dużo działają w tych dzielnicach świętych. Chodzi na to, że nie tylko oni mają coś do świątyni. W sumie wszyscy mają coś do świątyni. Prócz samej świątyni oczywiście. Trójca nie jest taka święta, jak na to wygląda. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak iść dalej. Okej, strefa chlalu, ze strefy chlalu do dzielnicy Olmsa. A z dzielnicy Olmsa idziemy na górę, znowu do pałacu. Ach, nie mogę, muszę przejść. Okej, trudno. Strefa Redoran. I teraz trzeba znowu dyrdać naokoło. Drałujemy więc. Okej, jesteśmy. Będzie dzielnica Olmsa, tak? Nie, to jest arena. Więc to przejdziemy najwyżej na tę dzielnicę. To będzie Olmsa, tak? Albo Delina pewnie. Nie, to jest Olmsa, super. Więc w takim razie idziemy na górę i idziemy do biblioteki. Okej, trzeba w takim razie włamać się teraz do biblioteki. Kurczę, tak nawiązując, te dzielnice właśnie te świątynne są takie najbardziej proste według mnie, bo w każdej innej dzielnicy, no, czegoś brakuje. A tu są cechy, różne takie organizacje. Cech piwowarów, sprzedawców ryb, no naprawdę. Świetna sprawa. Trochę inaczej, że trzeba iść na górę. O ile jest taka w ogóle możliwość. Góra Północ 1. Posiadłości. Tu w sumie jest dzielnica mieszkalna bardziej. Świątynia. Punkt 2. Trzeba by na pewno dobrze mnie pokierowano. Dom Mądrości. Sprawdźmy tą nawiedzoną posiadłość najpierw. Ciekawe, jak bardzo to miejsce jest nawiedzone. Gdy sprawdzimy ten dom, myślę, że najlepiej będzie, jak będziemy szukać dalej tego Domu Mądrości. W sumie tak myślę, by podrzucić sobie na piątkę już naszą ulubioną broń. O, jak przykro. Ten dom jest tak bardzo nawiedzony. To kto? Yes, Outlander. What do you want? Is there something I can do for you? Interesujące. Jest to chyba część jakiejś misji, już nawet nie pamiętam jakiej. Nawiedzona posiadłość i tak dalej, a tu się okazuje, proszę, że wcale nie taka nawiedzona. Że wszystko jest tu kartowane. No dobra, szukamy Domu Mądrości. Mądrości położone w dzielnicy świętego Olmsa. Chyba, że to jest błąd tłumaczy i będzie to nie Dom Mądrości, jednakże...
Będzie to w dzielnicy świątynnej, bo tak też może być. Nie wiem, gdzie można znaleźć. Tu jest, są jakieś drzwi, to może być tutaj. Cech farmerów. Kurde no. I znowu utknąłem. Cech tkaczy, cech piwowarów. Kurde no. Gdzie to może być? A coś tam jest? Znowu. O Boże. Jak sobie myślę, że to może być właśnie tutaj. Dom mądrości. O, to jest właśnie dom mądrości, z tego co pamiętam. No właśnie. I on nie jest w dzielnicy świętego Olmsa, tylko już w tej świątynnej. Biblioteka. No dobra, trzeba założyć cień. Z tym amuletem to nic nam praktycznie nie grozi już. Trzeba się tutaj dokładnie rozejrzeć. Nieźle. Indrele, tak. Zgadza się, to jest to. Więc już nikt nie będzie fałszował dokumentów. Więc teraz naszym celem jest Skydenen. Więc teraz wracamy do punktu wyjścia, do miejsca, w którym cała nasza przygoda się rozpoczęła. Teraz tylko trzeba dobrze wymanewrować to miejsce. No tak, nie zobaczył nas gondolier. Dzielnica przybyszów, a z dzielnicy przybyszów można chyba dojechać do Skydenen. Czy Skydenen, jak to się wymawia? Wystarczy ten akt własności i będziemy mogli znów wrócić do naszego zleceniodawcy, do dżentelmena Jima Stacy'ego, szefa Balmolagmer. Widzicie, wiele się tutaj nie pozmieniało. Wychodzi na to, że ona coś wie na temat Balmolagmer, ale nie powinniśmy my tego wiedzieć. No nic, wracajmy. Jej. Jesteśmy już przedostatnią rangą w gildii złodziei, mamy mózg, jeszcze tylko złodziej został. Niby ma wymagania, ale to jest pic na wodę. Dobra. Enamor. Oto Enamor, członek gildii, ukradł go Salynowi Saretki, znanemu i hojnemu gwardziście Viveka. Ostrze to podarował mu sam Vivek. Nie chcemy, aby gildia złodziei była obwiniana za tego typu kradzieża. Weź ostrze i ten oto list. Oba te przedmioty powinny trafić do kufra, który Salen Saretki otrzyma. Nie, trzyma w wieży zmierzchu w upiornej bramie. Tu mamy podróż do upiornej bramy. Okej, najlepszymi fachowcami od mokrej roboty Kamona Tong są Neville i Ranes Ienit.
Okej, okay, musimy się więc udać na plantację Dren. I wybić tych dwóch... tych dwóch żołnierzy z Kamonatong. Plantacja Dren jest niedaleko Pelagiat i tam też się udamy w następnej kolejności.